mówimy, że nie chcemy reklamy. Zapraszam. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, zapowiada wdrożenie programu Energia Plus, dzięki któremu ma wzrosnąć liczba prosumentów. Wiceprezes partii Porozumienie podczas konwencji w Krakowie zaprezentowała szczegóły tego programu. Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że inicjatywa ma być wdrożona jeszcze w tym roku i obok uzyskiwania czystej energii pozwoli na zmniejszenie wydatków Polaków na energię elektryczną. Minister powiedziała, że cele wyznaczone w programie Energia Plus zostaną osiągnięte dzięki likwidacji barier prawnych, zmianom organizacyjnym oraz zmianom w podatkach. Chcielibyśmy zrównać wysokość podatku VAT na poziomie 8% dla wszystkich inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką. To będzie bardzo konkretny bodziec i bardzo konkretny impuls, który sprawi, że takich instalacji w Polsce naprawdę pojawi się 50 tysięcy w 2019 roku. Program Energia Plus zakłada, że prosumentem będą mogli zostać obok osób indywidualnych przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Współpraca militarna, rozwój przemysłu obronnego, inicjatywy obronne Unii Europejskiej oraz kwestie związane z bezpieczeństwem na wschodniej flance NATO to najważniejsze punkty dwudniowej wizyty szefa MON Mariusza Błaszczaka w Chorwacji. Minister obrony pobyt w Zagrzebiu rozpocznie od wizyty na najważniejszej dla Chorwatów nekropolii, cmentarzu Mirogoj. Wieczorem zaplanowano uroczystą kolację, na której na cześć polskiej delegacji wyda szef chorwackiego resortu obrony. Drugiego dnia wizyty w Zagrzebiu szefowie MON Polski i Chorwacji podpiszą rządową umowę o współpracy obronnej. Program Rodzina Rodzinie, Wigilię dla osób bezdomnych i ubogich oraz 100 projektów na stulecie odzyskania niepodległości. To główne akcje zrealizowane przez Caritas Polska w 2018 roku. Jak mówi Mikołaj Brożek z działu komunikacji tej instytucji charytatywnej, Polacy wspierają obecnie 8700 syryjskich rodzin. Dziesiątki tysięcy Polaków wspiera te rodziny, przekazując im środki na utrzymanie, na jedzenie, na prąd, na ubrania. 510 zł to jest kwota minimalnego utrzymania tam w Syrii. To jest kwota, za którą tam całe rodziny są w stanie przeżyć cały miesiąc i taką właśnie kwotę dostają od nas z Hope Center w Aleppo. Te środki są dobrze rozdysponowywane pośród potrzebujących. Już od 25 lat rozprowadzane są wigilijne świece Caritas. W okresie świąt w całej Polsce zorganizowano też wigilię dla 10 tysięcy osób. Wolontariusze Caritas razem ze Strażą Miejską prowadzą zimą akcję Trochę Ciepło dla Bezdomnego. Odbyła się również akcja 100 projektów na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Jej głównym założeniem było sfinansowanie projektów, wsparcie osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Brytyjski minister do spraw Brexitu Stephen Barclay ostrzega, że wzrasta prawdopodobieństwo odroczenia czy zawieszenia Brexitu do głosowania zatwierdzającego wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii na warunkach wynegocjowanych przez premier Theresa May ma dojść we wtorek wieczorem. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, że premier głosowanie przegra. Sunday Times pisze, że w takim przypadku koalicja posłów z różnych partii będzie próbowała zmienić zasady obrad tak, by Izba głosowała najpierw nad ich propozycjami, a nie wnioskami rządu. Propozycje posłów, którzy według Timesa mają mieć poparcie spikera Izby Gmin, zmierzałyby do zawieszenia czy przesunięcia Brexitu w czasie. Tymczasem lider największej partii opozycyjnej powiedział, że efektem odrzucenia porozumienia forsowanego przez premier Theresa May będzie wniosek o wotum nieufności wobec niej. Jeremy Corbyn stwierdził, że złoży go szybko, choć nie powiedział, czy stanie się to jeszcze we wtorek. Papież powiedział, że chrzest święty to źródło życia z Bogiem i życia wiecznego, które nam podarował Jezus Chrystus. Franciszek w święto chrztu pańskiego spotkał się z wiernymi na modlitwie anioł pański. Franciszek tutaj manipuluje przeróbkami. Papież przypomniał, że dzisiejsze święto obchodzimy na pamiątkę chrztu, którego w Jordanie udzielił Jezusowi święty Jan. Powiedział, że ochrzczeni jak Jezus stają się dziećmi Boga. Amore del Padre, che abbiamo ricevuto. Miłość Boga, którą otrzymaliśmy w dniu naszego chrztu, to płomień w naszym sercu, który trzeba podsycać modlitwą i miłosierdziem. Preghiera e la carità. Dodał, że ochrzczeni wezwani są do tego, by być świadkami Chrystusa zgodnie z planem Bożym. Franciszek powiedział też, że święto chrztu pańskiego jest znakomitą okazją, by z wdzięcznością i przekonaniem odnowić zobowiązania związane z naszym chrztem. Zaapelował do wiernych, by pamiętali i świętowali jego rocznicę. Dziś rano, zgodnie z tradycją, Franciszek w Kaplicy Sykstyńskiej ochrzcił 27 noworodków. Relacje z Rzymu przygotował Piotr Kowalczuk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nieznani.
z nami 24. Dzień dobry Państwu, witam w programie Nieznani Znani 24, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. A gościem moim jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Robert Telus. Dzień dobry, panie pośle. Bardzo serdecznie witam panie, dzień dobry. Państwa. Mój gość to inżynier, polityk, samorządowiec, jak coś nie tak, to proszę korygować. Ma liczną, kochającą rodzinę, słowem goszczę dziś spełnionego człowieka, polityka. Tak mam to rozumieć, panie Robercie, czy jest coś do skorygowania? Nie, tak, tak, ja myślę, że tak, jeżeli chodzi, a przede wszystkim, bo polityka, przede wszystkim męża i przede wszystkim ojca, ojca. Bo to jest jakby najważniejsze w tej naszym życiu i w tym, co robimy, bo to jest chyba, czy jak zapyta... jeżeli dobra rodzina, to znaczy, że wszystko jest dobrze, a właśnie. Myślę, że dobra rodzina. A co uznałby pan za swój największy właśnie życiowy sukces? O rodzinę. Myślę, że rodzinę. To znaczy to, co zrobiłem dla, co robimy dla moich dzieci, to, co robimy dla innych dzieci, to, co robimy w rodzinie. I to jest chyba, i to jest nie tylko, że sukces, bo nie, no, może ciężko nazywać, jest rodzinę sukcesem, ale to jest fundament. To jest ten fundament, który w jakiś sposób kształtuje mnie. To jest ten fundament, który kształtuje całe moje życie, znaczy kierunkuje całe moje życie, to i zawodowe, i to właśnie społeczne, i każde moje życie, to rodzina. To żeby powiedzieć, dlaczego jest taki szczęśliwy, to muszę zadać pytanie, jak pan, w jakich okolicznościach pan poznał tę swoją Małgorzatę? O, to już dawno było, bo jesteśmy po ślubie 26 lat, a poznałem swoje okoliczności, jak ja byłem fotografem. Bardzo lubiłem robić zdjęcia, to była moja pasja. I nie tylko robić zdjęcia jak teraz, bo teraz się robi wszędzie zdjęcia, tak. I się ich nie wywołuje, ale ja robiłem zdjęcia i sam ich wywoływałem. To właśnie, bo to było najciekawsze, tak, prawda? To było najciekawsze, bo ten artyzm ciemnia. Tam było widać. Moja no. Ciemnia, a filmów to nikt robić nie umie, tylko te zdjęcia. Wszędzie zdjęcia. Zaprosiła mnie jedna z naszych koleżanek. A jeszcze jak wokalistką jest, to ona robi zdjęcia. Wokalistka to niech da próbki troszeczkę. Jak ona śpiewa, to nie musi być cała aria. A czegoś takiego nie ma, bo... Nie mają, czarno-czerwonym sweterku. Od razu mi wpadła w oko i zacząłem jej robić zdjęcia, a jak przyjechałem do domu, to całą noc w łazience obwywałem, powiększałem wszystkie strony i to była ta pierwsza chwila. Chociaż Małgorzatka od razu nie chciała bardzo, bo ja jej zaproponowałem właśnie jakoś tam, wtedy się to nazywało chodzenie. Chodzenie, zaproponowałem i ona nie bardzo chciała, bo ona mówiła, że ma naukę, nie bardzo chciała. Nie wiem, czy to nie było też powodem, bo ja pochodzę ze wsi, z małej miejscowości, z wioski, a moja Małgorzatka kochana pochodzi z miasta, mieszkała w bloku. No to wtedy to była duża różnica, duża prawda? Różnica, ktoś ze wsi, ktoś z miasta, z bloku. Ale udało mi się namówić ją na pierwszą To jak spacer. To się stało, że się udało? Byłem uparty w swoich, bardzo uparty, nawet jak teść odbierał, teraz obecny teść, a wtedy przyszły, odbierał telefon i mówił, że gości nie ma w domu, to ja i tak dzwoniłem następny raz i następny raz, następny dzień wtedy, kiedy żeby móc ją namówić. I pamiętam, jak ją namówiłem na pierwszy spacer, był deszcz, szliśmy pod parasolem. I ona o, wtedy, no to chwała Bogu, że też, bo tak, wtedy blisko wtedy się blisko idzie. Siebie. Tak. I wtedy ona mi powiedziała, że tak naprawdę to ona kłamała, ona nie ma żadnego chłopaka i jeżeli jestem dalej zainteresowany, to z chęcią będzie się ze mną spotykać. I tak się w sobie zakochali, że mają czwórkę własnych dzieci, stworzyli wspaniały dom dla piątki jeszcze innych dzieci. Prowadzą państwo taki dom, rodziną zastępczą są. Skąd poczucie, że dacie sobie radę? Znaczy, jeżeli wrócę, nie czwórkę, tylko piątkę dzieci, dlatego, że nasza jedna z córek, trzecia z kolei, w wieku 5 lat zmarła. Także, a czwórka jest jeszcze żyjących dzieci, także że w sumie pięcioro dzieci swoich i pięcioro w rodzinie zastępczej. Skąd się to urodziło? Zaczęło się od tego... pomysł Małgośki czy Roberta? Wspólny. Pojechaliśmy na rekolekcję, bo jesteśmy członkami domowego kościoła. Jeździmy co roku na rekolekcję domowego kościoła i wtedy pojechaliśmy na rekolekcję do takiego rudnika nad Sanem i tam była taka sytuacja, że ten ośrodek rekolekcyjny, to są rekolekcje długie, bo to jest 15-dniowe rekolekcje oazowe i ten ośrodek oazowy jest właśnie sąsiaduje z domem dziecka. I tak właśnie, że jak mieliśmy wolny czas na tych rekolekcjach, to spotkaliśmy się z tymi dziećmi. I tam był taki chłopczyk, blondynek, takie sprężyste, piękne loczka miał.
bardzo nam się spodobał. I wtedy tak się narodziła pomysł, ale wtedy się narodził pomysł nie rodziny zastępczej, bo myśmy nie wiedzieli. Nie? Wtedy się narodził pomysł adopcji dziecka, bo takie fajne dziecko. I usiedliśmy u siebie w domu, mamy dom, wybudowaliśmy wspólnie dom i mówi, no taka rozmowa w domu. No, ale gdzie ten dom w Opocznie? W Ostrowie. Tam w tej mojej miejscowości, skąd ja pochodzę. Na mojej działce wybudowaliśmy własny dom. I taka rozmowa właśnie wspólna. No zobacz, no mamy dom. No mamy swoje dzieci, bo wtedy mieliśmy trójkę dzieci, wtedy jeszcze Wiktoria żyła, nasza. No mamy możliwości, bo ten dom dosyć duży. To może byśmy pomogli jakiemuś dziecku, które no nie ma dachu nad głową. I to była ta pierwsza myśl. Ta pierwsza myśl, żeby o tym porozmawiać. No później przyszła ta sytuacja z Wiktorią związana, to znaczy ta choroba Wiktorii. No zajęliśmy się szpitalem, bo Wiktoria urodziła się z wadą serca i to spowodowało, że no często trzeba było bywać w szpitalu. No i to chyba troszkę odciągnęło nasze myśli o tym adopcji, o tej pomocy innym dzieciom, bo to w tym się... Tak, bo to było, później, koncentrowało się życie tak, wokół córeczki. Tak, w 2003 roku Wiktoria zmarła, odeszła na drugą stronę i my, jak my mówimy dzisiaj, może dużo lżej się na ten temat mówi, bo to już minęło wiele lat, no, że mamy swojego takiego prywatnego aniołka. I wtedy po śmierci Wiktorii zaczęliśmy myśleć mocniej na ten temat, ale po jakimś czasie, nie od razu po śmierci, bo wiadomo, że po śmierci człowiek jest... musi przeżyć ten okres żałoby. To trzeba przeżyć samemu, to nie da się nic tutaj... To ani słowa tego nie przyniosą ulgi, nic, nie, człowiek każdy nie, to inaczej trzeba po prostu przeżyć, to musi przejść, czas, to musi być tak. Czas. I gdy wróciliśmy z powrotem do pomysłu, zapisaliśmy się na szkolenie, bo to trzeba przejść pewne szkolenia, żeby taką rodziną zostać. No i przyszedł moment, kiedy trzeba było z dziećmi porozmawiać. Tą rozmowę z dziećmi, bo wtedy już no, Wiktorii nie było, to zostały dwie córki. Jedna miała 11 lat, druga 9 lat, Karolina starsza. I wtedy taki no, rozmowa z dziećmi, co oni o tym sądzą. I też ta rozmowa zostanie chyba do końca życia w mojej myśli, w głowie, bo usiedliśmy przy śniadaniu i ja zacząłem tak mówić, że zastanawiamy się nad adopcją dziecka, myślimy o tym, żebyśmy no, komuś dali no, dach nad głową, dziecku dom. Pomogli, bo wiele... Serce, tak, mówimy do dziewczyn, widzicie, że wiele dzieci nie ma tego domu. I pamiętam jak dzisiaj, jak Karolinka nagle ze łzami w oczach, no 11-letnie dziecko do mnie mówi, tato, ale jak ty sobie to wyobrażasz, że ja twoją miłością będę się dzieliła z obcym dzieckiem? To było takie tak dojrzałe, nie? Jak ty sobie to wyobrażasz, że ja tą twoją miłością będę się dzieliła z obcym dzieckiem? I myśmy na tym zostali. Ale to wtedy był taki program w telewizji, już teraz nie pamiętam tytułu, ale to był o adopcji. Program o adopcji. Tytuł już nie pamiętam tego programu i on był często, nie wiem, chyba raz w tygodniu był o tym i wiadomo, że wtedy, gdy się taka myśl narodziła, no wtedy i dzieci zaczęły inaczej myśleć, zaczęły oglądać ten program. Dojrzewała. Dojrzewała sama ta myśl, nie? I w pewnym momencie Karolinka właśnie, czy Kamilka, w tej chwili nie pamiętam, która z moich córek mówi, tata, no a jak z tym waszą adopcją, myślicie jeszcze o tym? Właśnie po takim jednym z programów, no to my mówimy, no myślimy, no zastanawiamy się. No i stąd się narodziła pomysł. Pierwsze nasze dziecko to była dziewczyna, no po tych wszystkich kursach. A jeszcze ciekawostka, to jeszcze była taka ciekawa rzecz, bo szkolenie i to trzeba dostać kwalifikację. I po tej szkoleniu PCPR nie dał nam kwalifikacji. Dlaczego? Powiedzieli, że się nie nadajemy. Dzisiaj się z tego śmieję, ale wtedy to był szok. Wtedy to był dla mnie szok. Ja osobiście się bardzo nawet z tego zdenerwowałem, bo mówię, no co. Tak, wtedy to był szok, jak zważywszy, że ktoś się chciał dowartościować, siebie przedstawić lepiej, albo ważnego kogoś, a ten to do niczego się nie nadaje, albo matka do dziecka tak czasem mówi. No. Także Dawidek też tu przeszedł, jak matka do niego różne rzeczy mówiła. Czy właśnie stworzyć rodzinę zastępczą, to znaczy, że chcemy jakby ten swój żal... Także proszę Państwa, nie poddawajmy się, po prostu powinniśmy robić swoje. Jesteśmy ludźmi niedoskonałymi i popełniamy dużo błędów. To po pierwsze, ale że inni wcale nam w tym też nie pomogą.
i czasem tych błędów nam dodają, proszę Państwa, ludzie. Są źli ludzie. No nie mają tutaj dobrej wiary, takiego dobrego przykładu, proszę Państwa. Katolicka czy inna. Ja tutaj zapędzam ludzi do kościoła na mszę, ale to nie, wcale nie znaczy, że to jest najlepsze, ale no lepsze jak nic, bo wiesz, bo ludzie się muszą uduchowić. Jezusa, bo dzieci rysują Jezuska w parafii, wyrysowaliśmy Jezuska i w ten dzień zadzwonił do nas telefon, zadzwoniła pani... Ludzie muszą chodzić do kościoła, żeby się dać uduchowić, bo my czasem, jest, wiesz, też zapędzamy do kościoła, ale to nie jest nasze główne, nasz główny cel, że mamy ich zapędzać do kościoła, ale lepsze nic jak ryć. Albo lepszy ryć jak nic. 15-letnia matka ze swoim noworodkiem jest w domu samotnej matki i no jeżeli nie znajdą rodziny, to będą musieli oddzielić matkę od dziecka, czy dziecko od matki, bo to są dwie osoby no niepełnoletnie. I to był ten problem. No wiadomo, że na początku była taka, no jak my sobie poradzimy, tak, czy my sobie poradzimy, czy chcemy tego, to taki był naprawdę wielki pomysł. Także proszę Państwa, komputer Izyda tutaj opowiada bardzo skutecznie sytuację, jak go ocenia, że rzeczywiście są salony w Warszawie, galerie sztuki, które może wybiją się na pierwsze miejsce, dając dobry przykład. Boże Narodzenie kończy mi się adopcja. To było dokładnie. Jeżeli kobiety się starały, przygotowały wernisaż do perfekcji, to jest super. A teraz to dziecko się narodziło. Tak, tak, super przygotowany wernisaż w galerii Ergo Hestia. Super przygotowany wernisaż w galerii Ergo Hestia. Błyski i blaski. Błyski i blaski, ale nie faryzejskie przynajmniej. Pierwsze dzieci. Dziś jest to Ania, a to właśnie noworodek ma 14 lat, czy 15 już? 14 lat kończy. Mama Milenka już ma męża, założyli rodzinę, mają swoje mieszkanie. No, szczęśliwa rodzina, kochana rodzina i utrzymujemy kontakt stały. To jest naprawdę... Także proszę Państwa, i tu dziewczynka mieszkanie dostała i z rodzicami mieszkanie dostała, co? W Radiu 24, Polskim Radiu 24. Słuchamy, opowiadają. Powiedział pan, jak się spełnia, jak się realizuje, jak jest szczęśliwy w tej licznej rodzinie. No, odpowiedzialność też ogromna, trzeba pamiętać. Ale czy pańska ta wiara, głęboka wiara pana, żony, sprawiły, że stworzyliście państwo taki, a nie inny dom? To czym jest ta wiara dla pana i jakie wartości chrześcijańskie wciela pan w polityce, w swojej takiej codziennej pracy? Znaczy, ja już nieraz powiedziałem, że nie ma czegoś takiego, jak niektórzy mówią, że da się oddzielić mnie jako polityka, mnie jako posła od moich wartości, mnie jako katolika. To na pewno nie ma. To nie da rady. Ja jestem katolikiem, jestem tak kształtowany, tak wychowany. To jest moja wiara. I czy ja będę w Sejmie, czy będę tu w studio, czy będę w domu, czy gdziekolwiek. Jestem katolikiem. Po prostu te wartości są dla mnie ważne i na pewno się nimi będę kierował. Dlatego jesteśmy... Może to trzeba mówić, że nie katolikiem, tylko katolikiem, bo to wiesz. W tym roku również z dobrym akcentem organizujemy takie rekolekcje, bo wspólnie z żoną prowadzimy takie rekolekcje w Wilnie dla rodzin. Rekolekcje w Wilnie dla polskich rodzin. Dla polskich rodzin to z Polski. Rodzina z Wilna, była rodzina z Lwowa. Także to jest takie rekolekcje. A żona jest, czym się zajmuje tak zawodowo? Czy ona się zajmuje po prostu domem? Ale z wykształcenia żona, jest kim? Moja żona skończyła elektroradiologię, ale nigdy w zawodzie nie pracowała. Zawsze zajmowała się domem, dziećmi i to jest to piękne, co ja nieraz podkreślam. Moje dzieci są matką, psychologiem, opiekunką domu. Wiesz, tak, jest. Ja nieraz mówię, że moje dzieci są wychowane, ale to wychowanie dała im moja żona. I my mamy dzieci te starsze, to znaczy, o których mówiłem, Karolinka i Kamilka już kilka razy, to Karolinka już ma swoją rodzinę i zresztą Milenka też, o której mówiłem, w rodzinie zastępczej, mają swoje rodziny, już założyły. To sobie wyobrażam święta u państwa. Tak, no w tym roku było 15 osób. No właśnie. I Kamilka w tym roku wychodzi w kwietniu za mąż, ale mam też dwoje małych dzieci, które w tej chwili są u nas, to jest Faustynka, która ma 11 lat
i Franek, który ma 7 lat. To jest takie, no, najmniejszy popilek. Ale odmładzają też tak, państwa, nie? Prawda? Właśnie, to jest to właśnie to, co chciałem powiedzieć, że ciągle z tymi dziećmi jesteśmy, ciągle pan się czujemy. Pan młody jest, 69. rocznik. Ja jestem w Sejmie, ja pracuję społecznie, ale moja żona czeka na dzieci. Tam tak, czeka na dzieci pracuje. Z obiadem i, tak. I ich wychowuje. I to jest, myślę, że to jest wielka, wielka rzecz, że może małżonka moja i każda żona, że może, nie to, że musi, ale że może wychowywać dzieci i dbać o dom. A Robert, a jak pan trafił w ogóle do polityki i co w tej polityce przez te 3 kadencje, jak pan zasiada co pan, w Sejmie, co udało się pan widzi działać? W tej polityce, znaczy, prawda? Co pan w tej polityce widzi? Żeby startował, no wtedy dano mi 14 miejsce na liście. Miejsce takie, które... Niebiorące miejsce, tak. 14. A okazało się, że jednak ludzie, mieszkańcy, przede wszystkim z powiatu opoczyńskiego, ale nie tylko, ale i z sąsiednich powiatów, z całego okręgu, ale przede wszystkim z powiatu opoczyńskiego, jednak postawili na mnie i z tego 14 miejsca mnie wybrano do Sejmu. I myślę, że ja osobiście w tym Sejmie moim zdaniem się spełnią, a resztę zostawiam wyborcom, czy jak to wyborcy. I ich ocenie, tak. Bo teraz w tej kadencji pan jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa, no to odpowiedzialna funkcja. Mówią o panu, że jest pan prawą ręką ministra Ardanowskiego. To zapytam, czy to prawda, czy najbardziej zależy panu rzeczywiście na sprawach wsi, dlatego że pan sam mówi, że ze wsi pochodzi, że pan te problemy zna od dziecka, tak? Od urodzenia można powiedzieć. Ja ze wsi pochodzę, ale jeszcze, panie redaktor, to państwo, jestem rolnikiem, czynnym rolnikiem. Aha, znaczy, tak, to nawet To też jest jakby rzecz, dlatego te rzeczy rolnicze mnie, no, są mi najbliższe. To nie znaczy, że tylko zajmuję się rolnictwem, ale przez te 3 kadencje, jak jestem w Sejmie... A co pan podpowiada Krzysztofowi Ardanowskiemu? To znaczy i Krzysztofowi Jurgielowi, i Krzysztofowi Ardanowskiemu, no, na pewno pewne rzeczy dyskutujemy, podpowiadamy, jeżeli A no to zapytam, a co z tymi żubrami, dzikami, co pan dzikami, podpowiada? Nie żubrami, tylko dzikami. A żubry też są na celowniku. Nie, to jest inaczej. Jeżeli chodzi o dziki, to znaczy, drodzy państwo, w tej chwili zrobi się wielki szum wokół tych dzików, ale tak naprawdę populacja dzika w Polsce wzrosła nam dwukrotnie. My mamy naprawdę wielką populację dzika. I dzik wiele problemów przynosi rolnikom, bo po pierwsze niszczy plony i to są duże zniszczenia. Naprawdę, jeżeli ktoś się zajmuje trochę rolnictwem, to wie, jak to są duże zniszczenia, ale populacja jest bardzo wysoka, dlatego tak jest. A druga sprawa to jest ta sprawa ASF-u. To jednym z wektorów, nie tylko, ale jednym z wektorów tego wirusa, strasznego wirusa, bo my mówimy tutaj, ci obrońcy dzików mówią, że nie wolno strzelać do dzików, no ale nie zastanawiają się nad tym. No dobrze, że ale Robert, sam pan wie lepiej ode mnie, że to my sami przenosimy to ASF. No jak się słucha ministra Szyszki, no to on nie jest za taką formą eliminacji ASF. Nie, to jest jeden z wektorów, powiedziałem. I to wektorem jest, może być człowiek, wektorem może być dzik, ale jeden z wektorów, jeżeli mamy taką dużą populację i jeżeli ten wirus już będzie w środowisku, gdzieś tam w lesie, w danym okolicy, to jest go bardzo łatwo wtedy, tak jak pani powiedziała, pani redaktor, bardzo łatwo przenieść, czy bo na butach, inne zwierzęta czy, przenoszą, tak, czy inne zwierzęta, czy koty, zające, czy tak. To, i to jest bardzo, i dlatego jednym z, bo to jest choroba dzików, to jest choroba świń, to nie jest choroba innych zwierząt, inne zwierzęta tylko przenoszą na swoim, tak, no, na sobie. No. Ale to jest choroba dzików. Ale, dzików. Ale przy pańskiej wrażliwości nie odstąpię i zapytam, a te żubry, bo mówią państwo też, że są chore żubry, no i te, a one są pod ochroną. No ale będą też co? Będą odstrzelane? Sytuacja bardzo dla mnie ciężka, bo to w moim okręgu, jeżeli mówimy o Smarzewicach, tam są w tej chwili zostały 3 żubry i to są żubry chore na gruźlicę, to są żubry z gruźlicą. Fachowcy mówią, że nie ma... Nie można leczyć, nie? Można, nie wyleczy się choroby. Próbowano tam leczyć. A przenosi się gruźlicę jak u ludzi, tak? I to się przenosi gruźlicę. I to w tej chwili, jeżeli mówimy o Smarzewicach, to nie ma innego, z tego co ja wiem, ja nie jestem już aż tak bardzo wierny, Tak, i weterynarze też informacji, że to trzeba, tak, tak, mają się wypowiedzieć, że to trzeba, że to trzeba, tak, ale Smarzewice z tego, co rozmawiałem z panią minister, będą z powrotem zasiedlone, także żubry dalej będą w Polsce. Panie Robercie, pan jest z wykształcenia inżynierem środowiska. Pracował pan kiedyś w zawodzie? Tak, pracowałem. Tak? To znaczy, ja pracowałem w swoim... Po pierwsze, jestem inżynierem środowiska, ale to jest inżynieria środowiska. Inżynieria środowiska to jest przede wszystkim sprawy związane z całą ze wszystkimi instalacjami wodno-kanalizacyjno-gazowe. Aha. Ja mam uprawnienia wodno-kanalizacyjno-gazowe. Przed tym, jak zostałem posłem, byłem prezesem przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, to zajmowałem się i śmieciami, i wodą, i
i ściekami. To jest, no bardzo, to jest rzecz, do której bardzo z sentymentem wracam. Robiłem również projekty instalacyjne i tak naprawdę nieraz się mówi o wykształceniu, o zarobkach posłów. Zarabiałem dużo więcej niż jako poseł, bo taki projekt kosztował, ale ostatnie 7 miesięcy przed tym, jak zostałem posłem, byłem inspektorem, wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, także w swoim zawodzie pracowałem bardzo dużo. A pan jest pasjonatem koni, no to skąd ta miłość do zwierząt i do koni w szczególności? No tak jak powiedziałem, jestem... A jakie zwierzęta są jeszcze u Telusów? Ja mam sporo takich zwierząt, takich, których się bawię po prostu, to nie są dobre. Oczywiście hoduję konie, konika polskiego. To jest ale dlaczego, panie Robercie? Od zawsze. Tak? Miałem chyba 14 lat, jak moja mama, bo tata zmarł, jak miałem 7 lat, moja mama prowadziła gospodarstwo i kupiła wtedy dwa konie i te konie to była moja pasja, zawsze się lubowałem w nich, lubiłem tymi końmi jeździć, pracować i stąd zostało, dlatego hoduję konika polskiego. To jest bardzo wdzięczny. Niektórzy mówią, że brzydki, a ja mówię, że on jest piękny swoją brzydkością. Jest przepiękne koniki polskie, są i bardzo ich lubię i dlatego hoduję koniki, ale również u mnie na podwórku jest struś, jeden w tej chwili, są pawie, są kury takie różne, kolorowe, no są papugi. A są psy, koty? Mam psy. Jakie psy? Mam moskiewskiego stróżującego i takiego małego mam w domu pieska. Tak jak powiedziałem, mam papugi, mamy żółwia. No u nas dużo jest zwierząt, lubimy zwierzęta. To nie tylko rodzina zastępcza, ale także takie zastępcze zoo. Nawet powiem pani redaktor, taka ciekawostka, kiedyś znaleziono w powiecie opoczyńskim bociana, który miał chore skrzydło i w starostwie przyniesiono go do starostwa i w starostwie, no co z nim zrobić? Zadzwonili do mnie, że ja im pomogę, mówię, słuchajcie, ja go wezmę. I miałem bociana na podwórku, adoptowaliśmy, bociana, którego dawaliśmy również jeść. No to są właśnie takie ciekawostki. Ja do pana jadę. Ja muszę to zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam. No to proszę państwa, to był Robert Telus, inżynier, polityk, ojciec. Tak, jest, dziękuję bardzo. Dziękuję to bardzo. Był program Nieznani Znani, ale już Znani 24. Robert Telus. Do dziękuję usłyszenia. Bardzo. Reklama. Wielka urodzinowa promocja. Nie ma reklamy.